Hej, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o chorobie, która stała się dosyć medialna, czyli boreliozie, nazywanej również chorobą z Lyme. Borelioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterie. Krętki z rodziny Borelia. Najczęściej mówi się o Borelia Burgdorferii, która jest głównym czynnikiem zakaźnym głównie w USA, ale istnieją również inne gatunki takie jak Borelia agarini czy Borelia avzelli. I to one są najczęściej przyczyną boreliozy w Polsce. Borelioza to zoonoza, czyli choroba od zwierzęca, ponieważ głównie zwierzęta są żywicielami krętków, szczególnie często zwierzęta leśne. Aby doszło do zakażenia, człowieka potrzebny jest wektor, czyli czynnik, który te krętki przenosi. Są to kleszcze z rodzaju Ixodes, które żywią się krwią zwierzaków, zarażają się krętkami. I teraz zostało już zostać tylko ukąszonym przez kleszcza. Uwaga! Nie każdy kleszcz jest zarażony boreliozą, również zarażony kleszcz nie zawsze wprowadzi krętki do naszego organizmu. Wśród czynników sprzyjających infekcjom krętkami borelia zaliczamy długi czas kontaktu z kleszczem, powyżej doby lub dwóch, lub też stosowanie tzw. domowych metod wyciągania kleszcza, związanych często ze stosowaniem soli, tłuszczu, alkoholi czy takich innych czynników, które miałyby pomóc w odczepieniu kleszcza. Zwiększa to szansę, że ten zwymiotuje i zakazi nas właśnie tymi bakteriami, tymi krętkami. Też warto pamiętać, że wiele osób z boreliozą w ogóle nie pamięta tego, że zostali ukąszeni, więc to może utrudnić nam diagnostykę. Po zakażeniu krętkami mamy do czynienia z wczesnym stadium zakażenia, które rozpoczyna się od 3 do 30 dni od wniknięcia krętka. Towarzyszą mu często objawy grypopodobne, gorączka, bóle mięśni, zmęczenia, objawy nieżytowe, ale najważniejszy objaw w fazy wczesnej to rumień wędrujący, nazywa Nazywany też pełzającym. Tak naprawdę, wędrujący pełzający to to samo i ten rumień jest objawem patognomonicznym. Znaczy to, że występuje tylko w tej chorobie i na jego podstawie można już postawić pewne rozpoznanie i wdrożyć leczenie. Tak jak mówiłem, rumień pojawia się dopiero po minimum 3 dniach od ukąszenia i ma tendencję do rozlewania się po skórze obwodowo. Zawsze przekracza 5 cm średnicy. Często pomiędzy miejscem ukąszenia a strefą obwodową rumienia pozostaje taki jakby pierścieniowaty obszar niezmienionej skóry, który nadaje rumieniowi bardzo charakterystycznego wyglądu. Często mówi się o wyglądzie tarczy strzelniczej. Kolejna zmiana skórna typowa dla fazy wczesnej, choć znacznie rzadziej występująca, to chłoniak limfocytowy skóry, który zajmuje najczęściej płatek małżowiny usznej, objawia się jako zaczerwieniony guzek, taki czerwonawo-sinawy. E, może się również on lokalizować na brodawkach sutkowych czy na mosznie. Rumień wędrujący i ten chłoniak u pacjentów bez włączenia antybiotykoterapii mogą utrzymywać się od 4 do 12 tygodni, a następnie samoistnie znikają. Jeżeli nie zostanie włączone leczenie, w ciągu od kilku tygodni do kilku miesięcy będziemy mieli do czynienia ze stadium wczesnym rozsianym zakażenia znaczy, krętki, które dostały się do organizmu, rozsiały się po narządach. I te narządy i układy uszkadzają. Najczęściej dochodzi do zapaleń stawów, którym nie towarzyszą objawy uogólnione, mimo że wysięg w takiej jamie stawowej potrafi być naprawdę spory. Najczęściej zajęte są duże stawy: stawy kolanowe, łokciowe, skokowe. Zapalenie przebiega z okresami zaostrzeń, które stopniowo są coraz rzadsze, krótsze i lżejsze. Na, niestety, jeżeli nieleczone, mogą przejść w zapalenie przewlekłe. U około 5% pacjentów może dochodzić do zapalenia mięśnia sercowego, które prezentuje się najczęściej jako zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, czyli różnego rodzaju bloki przewodzenia. U pacjentów również dochodzi do zajęcia tkanki nerwowej, stąd mamy do czynienia z objawami tzw. neuroboreliozy. Najczęściej jest to zapalenie opon mózgowo oraz zapalenia nerwów czaszkowych. Charakterystyczne jest obwodowe porażenie nerwu twarzowego, które czasami może występować obustronnie. Warto pamiętać, z czym różni się obwodowe od ośrodkowego uszkodzenia nerwu twarzowego. Ośrodkowe uszkodzenie nerwu twarzowego związane jest najczęściej ze zmianami niedokrwiennymi w mózgu, you <laughs> I wtedy centralne uszkodzenie nerwu twarzowego sprawia, że tylko dolna część tej połowy twarzy jest porażona, ponieważ druga połówka dostaje również częściowo włókna, jakby z jądra po drugiej stronie mózgu. Natomiast jeżeli chodzi o obwodowe porażenie nerwu twarzowego, to niestety zarazem za, za dochodzi do porażenia i górnej, i dolnej połowy twarzy. Czyli jeżeli poprosimy pacjenta, żeby wyszczeczono, że zęby uśmiechnął się, zmarszczył czoło, to cała połowa twarzy będzie niestety wyłączona i mięśnie właśnie zaopatrywane przez nerw twarzowy. Nieleczona borelioza może po wielu latach dawać objawy z zakresu układu stawowego. Zapalenia stawów stają się procesem przewlekłym, na szczęście bardzo rzadko trwale uszkadzają stawy. Może dochodzić również do tak zwanego przewlekłego zanikowego zapalenia skóry kończyn, które objawia się początkowo zaczerwienieniem i obrzękiem skóry, następnie stopniowym ścięczeniem. Skóra staje się cienka, pergaminowata, często w okolicy zajętej przez Proces, mamy również do czynienia z zapaleniami stawów i polineuropatią. Rzadko również neuroborelioza może się przewlekać i niestety dochodzi wtedy do polineuropatii, czyli zaburzeń w obrębie nerwów obwodowych, prezentujących się jako mrowienia, uczucie pieczenia czy też czasami osłabienia siły mięśniowej, radikulopatie, czyli zaburzenia w obrębie korzeni nerwów, mogące objawiać się jako silne nerwobóle, które są ograniczone do kilku dermatomów. Najgorszym powikłaniem jest występowanie przewlekłego zapalenia mózgu i rdzenia, gdzie mogą wystąpić porażenia spastyczne, zaburzenia pamięci, objawy psychotyczne, a w następstwie zmian w naczyniach krwionośnych może dochodzić do ognisk niedokrwiennych i krwotocznych w mózgu. Jak wspomniałem, zdarza się, że rumień wędrujący się nie pojawia. Osoba nawet nie pamięta albo nie wie, że została okąszona przez kleszcza, więc jakoś trzeba sobie poradzić z diagnostyką boreliozy. Standardowo bada się specyficzne przeciwciała IgM w surowicy metodą ELISA. Jeśli uzyskamy wynik dodatni lub wątpliwy, należy potwierdzić badanie metodą Western Blot. Ponieważ w naszej krwi mogą być różne niespecyficzne przeciwciała przeciwko antygenom zupełnie innych bakterii, które są bardzo podobne do tych przeciwko boreli. Mówimy tutaj o reakcji skrzyżowej, stąd właśnie te badania muszą być potwierdzane. I dla postawienia ostatecznej diagnozy boreliozy. Oprócz samej diagnostyki serologicznej, konieczne jest występowanie objawów boreliozy. Jeśli chodzi o obecność przeciwciał we krwi, to przeciwciała klasy IgM pojawiają się w przeciągu 3-4 tygodni od zakażenia. Przeciwciała te po 4-6 miesiącach znikają z krwi, chociaż nie zawsze. Natomiast od 6-8 tygodnia pojawiają się przeciwciała IgG, które już typowo utrzymują się do końca życia, mimo tego, że borelioza była przeleczona. No i jeżeli mamy dodatnie badania serologiczne w kierunku IgM-ów, ale nie pojawiają się przeciwciała IgG, to znaczy, że wynik jest najpewniej fałszywie dodatni, no bo zawsze po wystąpieniu przeciwciał IgM z czasem muszą wystąpić przeciwciała IgG. Więc jeżeli nie dochodzi do tego procesu, to najprawdopodobniej właśnie doszło do, tego, do tej reakcji krzyżowej i zostały wykryte przeciwciała przeciwko zupełnie innym antygenom, zupełnie innym patogenom, które fałszywie pokazały nam dodatni wynik właśnie testu w kierunku krętków boreli. Kolejne ważne badanie to badanie płynu mózgowordzeniowego w przypadku neuroboreliozy i zapalenia opon mózgowodzeniowych. Wiadomo, że krętek boreli jest bakterią, to jednak nie wywołuje on typowego ropnego zapalenia opon mózgowodzeniowych, lecz zapalenie limfocytarne, które jest typowe również dla zapaleń o etiologii wirusowej. Co jest typowe, że właśnie w badaniu tego płynu jest spora ilość komórek, szczególnie limfocytów, poziom glukozy nie zmienia się istotnie. Raczej utrzymuje się w normie, natomiast ilość białka wraz z postępem choroby rośnie w płynie mózgowodzeniowym. Warto też zauważyć, że w wyglądzie makroskopowym właśnie zajęte przez krętki Boreli, ten płyn mózgowodzeniowy jest przejrzysty, wodojasny, tak jak w normalnym płynie mózgowodzeniowym. Dodatkowo w płynie mózgowodzeniowym oznaczane są również przeciwciała przeciwko Boreli w klasie IGM i IGG. Leczeniem z wyboru jest włączenie antybiotykoterapii. Stosowana jest głównie amoksycylina, doksycyklina, cefalosporyny drugiej i trzeciej generacji, choć wybór w dużej mierze zależy od objawu boreliozy. Przy zapaleniu opon mózgowodzeniowych stosowane są głównie cefalosporyny trzeciej generacji i penicylina V, która jest e, stosowana i podawana dożylnie. Leczenie boreliozy zazwyczaj trwa 2-3 tygodnie, chociaż w przypadku zajęcia ośrodkowego układu nerwowego e, leczenie jest trochę wydłużane. Na bóle stawów dodatkowo stosowane jest leczenie objawowe, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne czy zabiegi odbarczania stawów, jeżeli zbierze się w nich duża ilość płynu. Niestety, pomimo stosowania antybiotykoterapii, która wybije krętki, te uciążliwe objawy mogą się utrzymywać jeszcze przez kilka tygodni po zakończeniu antybiotykoterapii. Czasami również występują nawroty objawów, które wymagają powtórnego leczenia. No ale niestety, w późnej neuroboreliozie i przewlekłym zapaleniu stawów, objawy, niestety, czasami mogą utrzymywać się do końca życia. Na koniec należy wspomnieć i pamiętać i być czujnym. O o sporej ilości oszustów i szarlatanów, którzy wykorzystują poczucie choroby i desperację pacjentów yy, i prowadzą wielomiesięczne kursy antybiotykoterapii, często z połączeniem różnych antybiotyków jednocześnie, które mają w cudowny sposób wyleczyć z boreliozy i wybić wszystkie krętki. No i niestety, według badań, yy, jest to działanie medyczne, które jest zupełnie bezsensowne. I nie poprawia jakości życia pacjentów, i po prostu nie zmniejsza ich objawów. No i też dodatkowo po prostu naciągani na kolejne pieniądze za porady i usługi, które tutaj mają pomóc ich magicznie z tej boreliozy tutaj wyleczyć. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.